Szanowni, kolejne zadanie, nazwałbym ją grą, to zadanie grą w cyfry. Wybieramy sobie jakąś bardzo dużą liczbę, iloczyn, to jest 1000 silnia, iloczyn wszystkich liczb naturalnych od 1 do 1000. Jasne jest, że nikt nie panuje nad postacią tej liczby. I od tej liczby mówimy, gra polega na tym, że od tej liczby odejmujemy jej sumę cyfr. W ten sposób otrzymujemy liczbę B. No i od B odejmujemy sumę i powtarzamy tą zabawę. Od B odejmujemy sumę cyfr B, otrzymujemy liczbę C, od C sumę cyfr C i tak dalej, i tak dalej. Tak długo, aż w wyniku nie, te liczby będą oczywiście coraz mniejsze, to jest jasne, aż w wyniku nie otrzymamy liczby jednocyfrowej i jaka to jest liczba. No i mieliśmy taki program, którym tu można było wpisać sobie jakąś liczbę, no na przykład 412 jest wpisana i on liczy te kolejne iteracje. Ja tekst tego programu wam wyślę, no ale tu można się przekonać, że rzeczywiście ostatnią w kolejce tą liczbą będzie liczba 9. No i niezależnie od tego, jaką byśmy tutaj liczbę wybrali, tu jest ten program. Tu jest ten program. Link do tego pliku ja wam wyślę w materiałach zadania. No a teraz wracamy do naszego zadania. No i trzeba się tylko jeszcze zastanowić, jaka jest podzielność przez nad cechami podzielności przez 3 i przez 9 i skąd one się biorą. I udowodnić, że w obu wypadkach, nieco mocniejsze stwierdzenie, że w obu wypadkach reszta z dzielenia liczby przez 3 albo przez 9 jest równa reszcie z dzielenia sumy cyfr tej liczby przez 3 albo przez 9. No i przyjrzyjmy się, jak to wygląda w przypadku dziewiątki. Mamy liczbę czterocyfrową, zaczyna się od rzędu tysięcy, no więc można ją przedstawić w taki sposób. Ta kreska znaczy, że to jest liczba, a nie iloczyn A razy B razy C razy D, tylko po prostu liczba, te A, B, C i D to są poszczególne cyfry. No i wszystkie rzędy 1000, 100 i 10 można przedstawić w postaci sumy liczby, która się dzieli przez 9 i przez 3 i jedynki. No a zatem dostajemy coś, co się na pewno dzieli przez 9 i przez 3 i sumę A plus B plus C plus D, no ale ta suma całkiem przypadkiem okazuje się być sumą cyfr tej liczby ABCD. W związku z tym iloraz ABCD przez 9 jest liczbą naturalną, bo ta część dzieli się przez 9 plus iloraz sumy cyfr przez 9, a zatem reszta z dzielenia tej wyjściowej liczby i reszta z dzielenia sumy cyfr jest identyczna. No i przypominamy sobie, że jeżeli dwie liczby mają tę samą resztę przy dzieleniu przez trzecią, to ich różnica dzieli się przez tą trzecią liczbę. No i to jest dokładnie to, co mamy tutaj. Dokładnie jest to, co mamy tutaj. Już w pierwszym kroku, jakąkolwiek liczbę byśmy nie wybrali, to w pierwszym kroku po odjęciu tej sumy cyfr dostaniemy liczbę, która się dzieli przez 3 i przez 9. No i ta i tak to się będzie powtarzało. Można sobie tutaj zobaczyć, że pierwszą liczbę będzie od razu liczba podzielna przez 3 i przez 9. 405, suma cyfr dzieli się przez 3 i dzieli się przez 9. No więc stąd cała tajemnica i cała nasza tajemnicza moc, która pozwala przewidzieć, że niezależnie od tego, jaką liczbę byśmy tutaj całkowitą sobie, czy naturalną sobie nie wybrali, to naturalną, bo to musi być liczba dodatnia, żeby ta procedura się zatrzymała na liczbach jednocyfrowych, na liczbie jednocyfrowej, to zawsze wynikiem musi być liczba podzielna przez 3 i przez 9, a liczba jednocyfrowa podzielna przez 3 i przez 9 to jest 9.